żyję 105 lat, chodzę, pamiętam wszystko, czytam bez okularów, słuch mam dobry. Najpierw byłem bandytą, potem byłem karłem zasmarkanym rządem londyńskim, a teraz bohaterem. Tak, wiernych żołnierzy to miałem tylko w powstaniu. Mówię pani, dużo jeszcze nie żyje. Dzielni chłopcy, bo to byli chłopcy, prawda? Najstarszy miał 23 lata, a to 18, 17, nawet 12 był jeden, który się tak przedzierał pomiędzy tymi domami, zawsze przynosił mi wiadomo. Ta młodzież powiedziała, że to jest nasze podwórko, to jest nasz dom i tego bronić będziemy. Powiedziałem, że macie hasło moje, Bóg, honor i ojczyzna. I tym hasłem idziemy do boju. I dlatego ja sobie zjednałem znalazłem na ulicy barykadę. A ta barykada taka była, ale tam tych klamotów, taki tam szafa, tamtego. Ja przyszedłem na tą barykadę, powiedziałem, że ja mam przejąć tą barykadę. Ja poszedłem do tych chałup wszystkich tam lokatorów i powiedziałem, słuchajcie, musimy zbudować, to dla was ochrona i dla mnie. Przynosili lodówki, pralki, piasek przypywali i tą barykadę zbudowali. To była barykada przy Działdowskiej? Działdowskiej, tak. I ja spałem przy tej barykadzie tam. Przynosili mi zupkę, tam jakieś placek upiekny, jakiś złotą. To byli bliscy ludzie dla pana. Jak oni ginęli, to trzeba było się z tym pogodzić. A to bolało. Czasami nie spałem, ale jeszcze najwięcej, jak się chowało tego. Chowało ich się gdzie bądź? Gdzie, na skwerkach, na wszędzie. Dzisiaj ta młodzież nie docenia tego, ale powinniście się pomodlić za nich, bo oni oddali życie. Gdyby społeczeństwo było przeciwko w tym czasie, to by było niedobrze. Ale przeciwko nie było, tylko wierni. Dzielili się plackiem, złotrąb i dzielili się wszystkim. Do mnie to przynosiła taka Luszka, ona zginęła, rozerwało ją na dwie części. Luszka, to łączniczka moja, bo to przynosiła mi taki placek, złotrąb, pieczony takie i jakieś kartofle ugotowane tamto. Powiedziałam, żeby ją pochowali i dopasowali jej nogę, bo nie było jednej nogi. Zdjęli chodniki, trochę piasku było i zrobili takie dołek, ją piaskiem przysypali te chodniki. Luśka. A, to dobra. Nie chcę, bo do mnie trochę w nocy mi się śni to wszystko. Czasami nie śpię w nocy, bo mi się to przedstawia, te obrazy. Niemca ubroniłem. Niemca powiedział, oddał pistolet i powiedział, przysięgam panu po polsku, że nikogo nie zabiłem, strzelałem w powietrze. To był pan Janeczko? Pół Polak, pół Niemiec, którego pan uratował? Tak, Janeczko, Józef. On był tak budowniczy taki. Szefowi powiedział, Beczko, pan będzie go odbierał ziemniaki. Chciałem go znaleźć w Niemczech. Nie udało się go znaleźć? Nie udało. Ludność była tak zjednoczona w powstaniu. Ja nie spotkałem człowieka, ze który powiedział, że to powstanie jest niepotrzebne, że to teraz mówią. Żeby powstania nie było, to byśmy ani pani by nie było, ani mnie nie byłoby. I pułkowniku, kiedy pan poczuł, że Polska jest wolna? Poczułem wtedy, jak ta młodzież była taka zjednoczona. To wtedy powstania? Tak. Naprawdę? To była inna Polska. To było pokolenie wychowane w tym duchu niewoli 120-letniej. Moim był takim większym dowodem Hal. To mnie wezwał przed śmiercią, powiedział, że kolego, jak przeżyjecie, bo ja jestem na granicy, to idźcie do szkół. No i chodzę do tych szkół, tam z młodzieżą się wykłócam nieraz. Jak tak rozmawiam, to mówię, a pan myśli, że my, jakby było mobilizacja, to byśmy nie poszli? Poszliby? Myśli pan, żeby poszli? Tak, bo to nieszczęście to się łączą. Polska się w nieszczęściu łączy, a po nieszczęściu to już każdy rzepkę sobie skrobie.